Generałowie, dowódcy Wojska Polskiego, Szanowni Państwo, zebrani dziś na trzeciej edycji konferencji. Proszę Państwa, zastanawiałem się, jaki przykład podać Państwu dezinformacji. Pomyślałem sobie, że postaram się opowiedzieć historię ataku, jaki miał miejsce na Polskę i wciąż trwa z terytorium Białorusi. Tego, co się z tym atakiem wiąże, dlaczego on został przeprowadzony i jak jest przedstawiany. Otóż dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że ten atak poprzedzał atak Rosji na Ukrainę. Są z nami nasi przyjaciele z Ukrainy. W moim przekonaniu, głębokim przekonaniu, chodziło o to, żeby zdestabilizować Polskę. Chodziło o to, żeby Polska nie mogła wspierać Ukrainy. A my wspieramy Ukrainę dlatego, że dla nas wolna Ukraina oznacza wolną Polskę. Jesteśmy sąsiadami. My życzymy sobie, żeby sąsiadować z wolną, niepodległą Ukrainą, a nie z częścią Rosji. My już sąsiadowaliśmy z częścią Rosji i to było naprawdę bardzo złe. To był czas komunizmu, który zatrzymał rozwój naszego kraju. A więc dlatego wspieramy Ukrainę, bo chcemy sąsiadować z wolną Ukrainą. No i to oczywiście wiedzą władcy Kremla. Postanowili odbudować swoje imperium. Nasze doświadczenia historyczne są takie. Nieważne, czy imperium rosyjskie było białe, carskie, czy czerwone, komunistyczne, czy teraz jest putinowskie. Zawsze dopuszcza się zbrodni, czego doświadczyli Ukraińcy w Irpieniu, w Buczy. Zawsze jest groźne dla narodów, które żyją w sąsiedztwie. Dlatego podjęliśmy decyzję o wzmacnianiu Wojska Polskiego i konsekwentnie Wojsko Polskie wzmacniamy. Tu jeszcze raz chciałbym podziękować na ręce pana ministra Sunga za naszą współpracę z Koreą Południową. Rzeczywiście zrobiliśmy bardzo wiele, jeszcze wiele przed nami i ta współpraca jest korzystna dla obu naszych narodów, jest korzystna dla bezpieczeństwa ogólnoświatowego. Ale wracając do tego ataku. Jesień, proszę Państwa, 2021 roku reżim Łukaszenki na Białorusi zaprasza ludzi z Bliskiego Wschodu, z północnej Afryki, uczestniczy w procederze szmuglu ludźmi, oferuje im przejście do Unii Europejskiej i potem rzuca ich na granicę. My świadomi tego zagrożenia umocniliśmy granicę. Najpierw pobudowaliśmy ogrodzenie tymczasowe, pobudowało takie ogrodzenie Wojsko Polskie. Tu przy współpracy z żołnierzami z oddziałów inżynieryjnych Wielkiej Brytanii i Estonii. Oni nas wsparli. Obaj panowie ministrowie zadzwonili do mnie wtedy, kiedy już zanosiło się na właśnie taki kryzys i zaproponowali wsparcie. Skorzystaliśmy z tego wsparcia, ale oczywiście trzon tych działań spoczywał na barkach żołnierzy Wojska Polskiego. Utrzymaliśmy granicę. W połowie listopada był szturm dokonany przy użyciu właśnie tych ludzi, migrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, popędzanych niejako przez służby białoruskie, żeby forsowali granicę. Utrzymaliśmy granicę. I jaki, proszę Państwa, był odbiór tego w mediach? Niewątpliwie pod wpływem, znaczącym wpływem Rosji. No otóż, że nie szanujemy uchodźców. Powiedzieli, że ci ludzie zaproszeni na Białoruś to byli uchodźcy. Nie, to byli migranci. To byli zresztą ludzie oszukani. Oni byli ofiarami tego procederu, który został gdzieś tam zaprojektowany na Kremlu w Moskwie. Domagali się od nas otworzenia granicy, wpuszczenia ich. No ale my mieliśmy świadomość tego, że otworzenie granicy, wpuszczenie tych ludzi będzie impulsem zachęcającym kolejne fale migracyjne. Bo przecież ci ludzie zmierzają do Unii Europejskiej po to, żeby polepszyć swój byt. No więc jeżeli by taki szlak został utworzony, to byłoby tak jak w 2015 roku, kiedy na Bałkanach taki szlak stworzono i ci ludzie... Miliony tych ludzi szły do Niemiec w
celu poprawy swoich warunków bytowania. A więc utrzymaliśmy granicę mimo tych ataków. Ja pamiętam, że kiedy Rosja napadła na Ukrainę i kiedy przyjmowaliśmy realnych uchodźców, to znaczy kobiety i dzieci z Ukrainy, ludzi, którzy uciekali przed wojną, którzy znaleźli u nas schronienie w Polsce. Jestem dumny z takiej postawy mojego narodu. My, Polacy, przyjęliśmy właśnie uchodźców, kobiety i dzieci. I kiedy mówiłem publicznie, rozróżniając właśnie uchodźców od Ukraińców, od kobiet i dzieci ukraińskich, którzy byli uchodźcami, realnymi uchodźcami, i mówiąc, że ci, którzy szturmują granicę polsko-białoruską, nie są uchodźcami, tylko są migrantami wykorzystywanymi, są ofiarami tego haniebnego procederu zorganizowanego przez Rosję i reżim Łukaszenki. To byłem krytykowany. Nie, to nie można tak rozróżniać. To są i jedni, i drudzy są uchodźcami. I to też podaję jako przykład dezinformacji. Dla mnie jest to oczywiste, że dezinformacji, która była inspirowana, przynajmniej inspirowana, a może także opłacana przez Moskwę, przez Kreml. Wiemy, jak funkcjonują organizacje różnego rodzaju, które są finansowane przez Moskwę. Jaki wpływ mają na opinię publiczną. Przykładem tego wpływu, tej budowy tego wpływu jest Nord Stream. Proszę Państwa, organizacje ekologiczne przeciwko Nord Streamowi nie protestowały. Pytanie, dlaczego nie protestowały? Przecież kiedy buduje się gazociągi, no to zwykle jest sprzeciw organizacji ekologicznych, bo mówią, że nie, że gaz w ogóle to jest niedobry, trzeba baterie słoneczne i wiatraki zakładać, a gaz to niedobry, budowanie gazociągów nie mieści im się w głowie. A tu Rosja z Niemcami pobudowali nawet dwie nitki gazociągu północnego i wszystko było w porządku. I nawet nie przeszkadzało im to, że na dnie Bałtyku po II wojnie światowej zostały zgromadzone jakieś zbiorniki z materiałami niebezpiecznymi. Chodzi o różne materiały niebezpieczne, które były wykorzystywane w czasie II wojny światowej. Nic im nie przeszkadzało. Nic im nie przeszkadzało. Prawda? To jest dla mnie dowód tego wpływu, jaki Moskwa kupiła sobie przez dekady. Zresztą odniesienie historyczne pozwolę sobie tu przywołać. W XVIII wieku, kiedy upadała Rzeczpospolita, też caryca Katarzyna II opłaciła filozofów oświecenia, Voltaire'a, który pisał o elitach Rzeczypospolitej, no, że to są Irokezi, że oni w ogóle nie potrafią się rządzić, że to państwo jest słabe, że upada. A więc mieliśmy historycznie przykład właśnie budowy wpływów poprzez infosferę, poprzez przekazywanie takich informacji. A inny przykład z II wojny światowej, sprawa Holokaustu i polityki historycznej Niemiec. Otóż w takim ogólnym przekazie z trudem znaleźć możemy informację, że to Niemcy dopuścili się wymordowania Żydów, dopuścili się Holokaustu. Usłyszymy, że to jacyś naziści. Nie wiadomo, ktoż to byli ci naziści. Partia narodowo-socjalistyczna była partią, niemiecką partią. Narodowi socjaliści w 1933 roku wygrali wybory. Hitler został kanclerzem Niemiec w wyniku wygranych wyborów i rządziła partia nazistowska. Więc to była tylko partia polityczna, która miała olbrzymie poparcie ówczesnych Niemców. I to oni wywołali II wojnę światową, atakując Polskę 1 września 1939 roku, porozumiawszy się wcześniej z Kremlem, z Moskwą, podpisawszy pakt Ribbentrop-Mołotow o podziale Polski. No i o podziale wpływów również w naszej części Europy, bo przecież ten pakt dotyczył również Estonii, Łotwy i Litwy, dotyczył także częściowo Rumunii. To było porozumienie
niemiecko-rosyjskie ponad głowami narodów żyjących pomiędzy tymi narodami. Więc to jest kolejny przykład tego, z czym mamy do czynienia, dziś. No i jeszcze pozwólcie Państwo taką historię o tych nazistach. Otóż zachęcam tu szczególnie naszych gości z zagranicy, żeby odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum pobudowane, kiedy prezydentem Warszawy był świętej pamięci Lech Kaczyński, potem prezydent Rzeczypospolitej, który zginął na służbie pod Smoleńskiem, lecąc, żeby uczcić tych wszystkich, którzy zostali wymordowani w Katyniu przez Rosję, przez Imperium Czerwone rosyjskie. Ponad 21 tysięcy polskich oficerów zostało zamordowanych strzałem w tył głowy w Katyniu, dlatego że byli Polakami. To jest kolejny przykład podejścia rosyjskiego, moskiewskiego do rozstrzygania konfliktów. To była eksterminacja, to było ludobójstwo. Ale wracając do tego muzeum. W tym muzeum jest tramwaj z okresu II wojny światowej. Wtedy była taka segregacja rasowa, tak to można określić w Warszawie. Otóż był przedział w tramwaju przeznaczony wyłącznie dla Niemców. Polacy nie mogli wejść do tej części tramwaju, tylko Niemcy. No i znam tą opowieść, opowiadał mi jeden z przewodników. Otóż była wycieczka z Niemiec. No i ten przewodnik opowiada właśnie historię Powstania Warszawskiego i mówi o Niemcach. No i jest ciągle poprawiany przez uczestnika tej wycieczki. Nie, nie, to nie Niemcy, to naziści. Więc podchodzi do tego tramwaju. Na tym tramwaju była tabliczka tylko dla Niemców. Nur für Deutsch. No i pokazuje mu. To nie jest napisane, że tylko dla nazistów, ale tylko dla Niemców. Więc proszę Państwa, to jest opowieść pokazująca, ile musimy wysiłku włożyć, żeby obronić prawdę. Prawda sama się nie obroni. Może zostać zatarta, może zostać zapomniana, bo odchodzą świadkowie tych wydarzeń II wojny światowej. I zostaje nam tylko ten przekaz, który jest ugruntowany w literaturze. Więc dlatego my tak bardzo walczymy o prawdę, walczymy o honor, walczymy o pamięć. Czujemy się pokrzywdzeni tym wszystkim, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Ale to poczucie daje nam energię do tego, żeby dbać, żeby ta historia nie wydarzyła się po raz kolejny. Dlatego wzmacniamy Wojsko Polskie. Dlatego tak staramy się, żeby było liczne, żeby było wyposażone w nowoczesną broń, żeby odstraszyć agresora, żeby po raz kolejny oni do nas nie weszli. Mówię tu o ruskich. Żeby nie poważyli się na zaatakowanie naszej ojczyzny. I dlatego też wspieramy naszych sąsiadów z Ukrainy, bo jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam, niepodległa Ukraina oznacza niepodległą Polskę. I jeszcze zagrożenia w cyber. Jest z nami pan generał Chmielewski, zastępca dowódcy komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To wyzwanie XXI wieku. Nie wolno nie doceniać tych zagrożeń w dzisiejszych czasach poprzez przejęcie na przykład konta w mediach społecznościowych. Można doprowadzić do chaosu, można doprowadzić do paniki. Dlatego zdecydowałem o tym, żeby tworzyć Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Bardzo się cieszę, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni się rozrastają. Bardzo się cieszę z tego modelu edukacji, który stworzyliśmy w postaci zarówno Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego przy Wojskowej Akademii Technicznej, jak i z tego, że zwiększyliśmy wielokrotnie liczbę miejsc, szczególnie na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Jest z nami rektor, komendant Wojskowej Akademii Technicznej. Cieszę się z tego, że, bo widzę uczniów klas mundurowych, że w ramach właśnie oddziałów przygotowania wojskowego również
wspieramy tych wszystkich uczniów, którzy są zdolni, ambitni i chcą się kształcić w kierunku cyberbezpieczeństwa. Wychodząc z założenia, że ta sfera jest niezwykle ważna, niezwykle wrażliwa w dzisiejszych czasach. Proszę Państwa, pozwólcie, że tyle tytułem wstępu do naszego spotkania. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że po raz kolejny możemy uczestniczyć w takiej dyskusji. Jeszcze raz wyrażam swoje podziękowanie za obecność pana ministra Sunga. Dziękuję bardzo.